Cześć widzowie! Przedstawiamy Wam dzisiaj pierwszy odcinek serii Top 5 ze świata pożarnictwa. Na pierwszy ogień bierzemy ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Kompletując naszą listę, braliśmy pod uwagę parametry takie jak pojemność zbiornika wody, wydajność autopompy, a także ogólną przydatność pojazdu w codziennych warunkach. Dlatego też oddzielny odcinek poświęcimy na pojazdy zakładowe i lotniskowe. W innym przypadku zdominowałyby one tę listę bez dwóch zdań. Naszą listę otwiera firma Szczęśniak wraz ze swoim Renault K440, oznaczonym jako GCBA 10x50, czyli ciężkim pojazdem ratowniczo-gaśniczym wyposażonym w zbiornik wody o pojemności 10 000 litrów oraz autopompę mogącą podać do 5 000 litrów na minutę. Daje mu to aż 2000 litrów przewagi w porównaniu do najpopularniejszego GCBA początku XXI wieku, czyli Renault Kerax. Czas pokaże, czy zdobędzie on taką samą popularność jak swój poprzednik. Nowa generacja już w pierwszym roku cieszyła się ogromną popularnością i kilka sztuk zdążyło trafić do jednostek OSP w Polsce. A może są tu jacyś użytkownicy? Koniecznie podzielcie się opinią w komentarzu. Kolejny pojazd również miał już swój popularny odpowiednik w poprzedniej generacji. A mowa tu o Scania 6x6 w zabudowie firmy Wawrzaszek wraz ze zbiornikiem 8000 litrów wody, autopompą 5000 litrów na minutę oraz kabiną potrafiącą przewieźć do 6 ratowników. Obecna seria, tak samo jak poprzednia, ma już kilku użytkowników i pokaźne grono fanów, a prezentowana na zdjęciach wersja druhów z Goleńczewa posiada dodatkowo działko zderzakowe sterowane z kabiny. Wchodzimy na podium naszego rankingu i tu pojawiać się będą już tylko ciężkie rodzynki ze świata pożarnictwa. Numer 3 to firma Bokar i Mercedes Arox w niecodziennej konfiguracji kabiny załogi umieszczonej w zabudowie pojazdu. Poza ciekawym rozwiązaniem kabiny, pojazd ten może przewieźć 6 ratowników oraz 8000 litrów wody. Wyposażony jest w autopompę o wydajności 6000 litrów na minutę, napędzany 428-konnym silnikiem pojazdu. Na drugim miejscu znajdziemy ciężkiego mana od firmy Stolarczyk, gdzie jego jedyny egzemplarz znajduje się na wyposażeniu OSP Gombin. Maniek zabudowany został na 480-konnym podwoziu 8x8 z kabiną brygadową, a na ramię umieszczono imponującą zabudowę mogącą pomieścić aż 11000 litrów wody, przy możliwości podania jej z autopompy pojazdu o wydajności 6800 litrów na minutę. Dzięki swojej konstrukcji strażacy są w stanie sprawnie dotrzeć również w miejsca trudne dostępne, a zapas wody pozwoli im na walkę nawet z rozwiniętym pożarem bez konieczności martwienia się o dodatkowe zasilanie. Przyszła pora na zwycięzcę w naszym rankingu. Jedyny egzemplarz tego pojazdu powstał w 2015 roku i znajduje się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w województwie mazowieckim. Firma Bokar stworzyła pojazd mogący pomieścić w sobie aż 15000 litrów wody, co tworzy potężny bufor podczas prowadzenia działań gaśniczych, a autopompa o wydajności 6000 litrów na minutę pozwala dostarczyć wody w potrzebne miejsca. Sam pojazd przewozi 3 ratowników, a poza podstawowym sprzętem ratowniczo-gaśniczym uzbrojony został w system piany sprężonej CAWS. Do tak specjalnego pojazdu niezbędne jest także specjalne podwozie, które pozwoli sprawnie przemieszczać się takiemu gigantowi. Do tego celu posłużyło Volvo FM z układem 8x4 przy 2 osiach skrętnych i silniku 500 koni mechanicznych. To właśnie jego wymiary i pojemność sprawiły, że znalazł się na szczycie naszej listy jako największy wykorzystywany na co dzień pojazd gaśniczy poza zakładami przemysłowymi. A dzięki swojej wyjątkowości słyszał o nim prawie każdy strażak w Polsce. To już koniec naszej listy Top 5. Pamiętajcie, że był to nasz subiektywny wybór, oparty na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie każdy musi się zgadzać co do miejsc w naszym rankingu. Chętnie poznamy Wasze zdanie. Dajcie też znać, jeśli jesteście użytkownikami tych pojazdów. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji naszego kanału. Koniecznie napiszcie też w komentarzach, jaką tematykę chcielibyście zobaczyć w kolejnym Top 5. Do zobaczenia!